W 2018 roku spędziłem nad wodą wiele wspaniałych chwil, a także poznałem mnóstwo wspaniałych ludzi. Dzięki właśnie nim te momenty były niesamowite. Choć karpie na mojej macie były z najróżniejszych obszarów Polski, tak naprawdę to, co najważniejsze, wydarzyło się tutaj w Warszawie, w mieście, w którym się urodziłem i do którego mam wielki sentyment. Gdzie ty jesteś? Gdzie jest Puszka? Gdzie jest Puszka? No gdzie? Na ryby idziemy? Na ryby? Na ryby idziemy. Pomysł na łowienie w Jeziorku Czerniakowskim wziął się tak naprawdę wiele lat temu, a powód był bardzo prosty. To jeziorko jest usytuowane, można powiedzieć, w centrum Warszawy. Jest to dzielnica Mokotów. No i było tam najłatwiej dojechać po prostu autobusem, więc dla mnie w danej chwili, kiedy nie miałem jeszcze prawa jazdy ani auta, nie było mnie po prostu na nie stać, najprościej było spakować wędki. Nawet kiedyś pisałem o tym artykuł, to było chyba z 7 czy 8 lat temu, do wędkarstwa moje hobby, gdzie opisywałem właśnie swoje podróże na karpie z jednym plecakiem, dwiema wędkami i jakimś nawet materacem, gdzie można było zrobić sobie szybką nockę w lato. I stąd był właśnie taki pomysł, żeby można było gdzieś wyrwać się na szybko, niekoniecznie poza granicę Warszawy, gdzie trzeba było wcześniej pojechać autem, więc dla mnie to było doskonałe rozwiązanie. Typowe łowienie w mieście, to co teraz stało się bardzo popularne i jest tak naprawdę promowane. No kiedyś robiło się to w trochę prostszej formie i jakby ten powód był właśnie taki, że najszybciej można było dojechać na miejsce, było to jeziorko w Warszawie. Oczywiście wtedy nie miałem pojęcia jeszcze, jakie ryby tam mieszkają, ale kilka lat później jakby skupiłem się już bardziej na tym jeziorku, można powiedzieć, przypomniałem je sobie i pracując obok, wiedziałem, jaki chcę tam osiągnąć cel, chciałem tam po prostu poławiać karpie i tak naprawdę zaczęła się ta historia. Jeziorko Czerniakowskie tak naprawdę to jedno z nielicznych łowisk w Warszawie, które tutaj mamy, ale moim zdaniem może być jedno z najlepszych, dlatego że pomimo tego, iż jest usytuowane w mieście, wkoło są bloki, jest most, przez który przejeżdżają samochody, to tak naprawdę jest też miejska plaża, z jednej strony są działki, więc można też znaleźć dla siebie równie dobrze miejsce do łowienia typowo miejskiego, a tak naprawdę możemy wjechać dalej w zakątki jeziorka, gdzie możemy poczuć, można to powiedzieć, namiastkę dziczy, aczkolwiek w danej sytuacji, w danej chwili, jeżeli chodzi o samo jeziorko, troszkę się to pozmieniało. Nie pamiętam dokładnie, ale od 2 albo może 3 lat połowa jeziorka, można powiedzieć ta dzika, tak jest nazywana wśród miejscowych, wśród nas, jest po prostu zabroniona, nie można tam łowić, jest całkowity zakaz łowienia, co jest też bardzo ciekawe i z niewiadomych przyczyn po prostu te powody jakieś gdzieś tam są podawane. No ale jak widać, miejscowi, czyli ludzie, którzy chodzą tam na przykład pić albo odpoczywać, mogą korzystać z tego terenu, niestety wędkarze już nie. Więc to jest jakby kolejny taki przykry element jeziorka. No ale cały czas ta jedna strona jest aktywna. Co ciekawe, jeziorko może się okazać najciekawszym wyborem w Warszawie, dlatego że niepotrzebna aktualnie jest tam opłacona karta wędkarska. Możecie tam łowić, jak tylko posiadacie kartę wędkarską, nie musi być w ogóle opłacona. Chodzi o to, żeby mieć świadomość, jakie PZW ma, jaki aktualnie jest regulamin PZW, żeby tak właśnie traktować ryby. Ale niepotrzebna jest składka. Jeziorko Czerniakowskie tak naprawdę moim zdaniem jest ciężką wodą, dlatego że łowimy tam ryby,
kilka osób, powiedzmy kilku karpiarzy z Warszawy tam notorycznie łowi. I te ryby, które my tam poławiamy, one dość często, można tak powiedzieć, te mniejsze egzemplarze trafiają na nasze maty, czyli te same ryby, rozpoznajemy je. Te większe troszkę rzadziej, właśnie ta największa, o której za chwilę wspomnimy, była już kiedyś na macie. I moim zdaniem właśnie z tego powodu jest to ciężka woda, ponieważ tych ryb nie jest za wiele. I tak naprawdę to, co my zaobserwowaliśmy przez lata łowienia tam, te ryby wszystkie grupują się głównie w tej części zakazanej, czyli tam, gdzie nie można łowić. I bardzo często zdarza się tak, że pierwsze brania mamy zaraz z tej strony, której właśnie wychodzi ta dzika część, nie można powiedzieć od strony mostu. Więc jeżeli ktoś będzie chciał spróbować tam swoich sił, to polecam właśnie ten sposób. Aczkolwiek, jeżeli chodzi o ciężkość wody, to są jeszcze dwie odnogi przy miejskiej plaży, które są płytsze i bardzo często w okresach wiosennych właśnie ryba zostaje tam i głównie nocami odbywają się brania i potrafi zostać już w tej części i wtedy mamy brania tak naprawdę z tej lewej strony. Ale to mówię, jest uwarunkowane tym, od kiedy zaczynamy tam łowić i tak naprawdę gdzie łowimy, bo jeżeli chodzi o samą środkową część jeziorka, jest ona oczywiście głębsza, co automatycznie daje nam wskazówkę do połowów jesiennych, ewentualnie letnich, gdzie woda płytka jest bardzo nagrzana, więc tak naprawdę wy musicie sobie sami zadecydować, gdzie byście chcieli zacząć łowić. Oprócz tego jest jeszcze takie może udogodnienie, jest stanica PZW, w której możecie sobie wypożyczyć łódkę i korzystać z niej na przykład do sądowania czy wywózki zestawów. W przeszłości udało mi się złowić, pamiętam, może tutaj przytoczę jakby jedną, niech sapie, chrapie. Przytoczę taką jedną fajną sytuację, w której właśnie pracowałem w sklepie wędkarskim, który był dosłownie, nie wiem ile, nawet nie kilometr, 500 metrów, bardzo niedaleko był ten sklep wędkarski. I przyjechałem tam na nockę, oczywiście wcześniej sobie przygotowywałem tam miejscówki i miałem niedosyt po kilku nocach, gdzieś tam wcześniej je spędzałem i nie łowiłem ryb w różnych miejscach jeziorka, bo tam sobie powiedzmy sprawdzałem różne miejscówki w danej chwili i akurat wjechałem na zatokę, oczywiście miejscówka była zajęta, tutaj w dużym skrócie będę opowiadał, bo jakby ta historia jest fajna, ale nie będę tutaj przedłużał. No i oczywiście miejscówka była zajęta, tak się składa, że dogadałem się z miejscowym wędkarzem, który powiedział, że on akurat schodzi sobie tam za 2 godziny, więc ja w międzyczasie, no dojazd jest dość ciężki. Wszystkie rzeczy na 2-3 razy przeniosłem, rozbiłem się obok, w momencie kiedy on poszedł, wiozłem sobie zestawy łódką zdalnie sterowaną i pamiętam to jak dziś, już przygotowałem się i w zasadzie byłem na tyle zmarnowany, że już mówię, dobra, kolejna nocka. Oczywiście spania nie ma za dużo, bo w non-stop chodzą ludzie. Na drugiej stronie jest właśnie ta dzika plaża, gdzie ludzie też przychodzą, balują, różne rzeczy robią. No i nie było za cicho i nie pamiętam, koło godziny 22 albo 23 już było ciemno. Miałem pierwszy strzał, a najlepsze było w tym wszystkim to, że w ogóle nie byłem w danej chwili przygotowany na to, żeby... Miałem na szybko przygotowane 2 zestawy, 1 dowózkę mogłem zrobić i tak naprawdę tych kulek nie miałem za dużo. Nawet chyba pamiętam, większość postanowiłem wrzucić, bo nie sypałem jakoś dużo wcześniej. I w tym momencie miałem branie, wyjąłem rybę, nie pamiętam, teraz mam dokładnie, nie powiem, około 12-13 kilo. To było dla mnie coś niesamowitego, bo ta ryba była przepiękna, to był to golas. I pamiętam to jak dziś, już właśnie nie miałem za dużo kulek, dosłownie wsadziłem w tą łódkę 2 czy 3, rybę wsadziłem do worka. Wywiozłem z tymi kulkami, praktycznie można powiedzieć, że miejscówka w ogóle nie była zanęcona i minęło może pół godziny. Totalny był chaos, czyli po tej braniu, bo te ryby tam są niesamowicie ostre, zaraz po braniu wjeżdżał mi w grążele na drugi brzeg, w trzciny. Te grążele się urywały, trzciny się kładły, potem wjechał mi w mój brzeg, w drugi, więc tego hałasu było bardzo dużo. Już sobie myślałem, że tak naprawdę, no dobra, wywiozę ten zestaw, te 3 kulki, pół godziny nie pamiętam dokładnie, nie chcę wam ściemnić. Godzinę później mam drugie branie, ryba była nieco większa i drugiego golasa złowiłem, więc to jest dla mnie takie niesamowite spełnienie już wtedy było, że z dzikiej wody położonej tak naprawdę w centrum Warszawy, można powiedzieć, w nockę łowię takie 2 piękne golasy, więc może gdzieś tutaj uda się wrzucić nawet zdjęcie, mam gdzieś fajne jeszcze z tym dubletem. No to było dla mnie coś niesamowitego, takie jedno z fajniejszych przeżyć, jeżeli chodzi o jeziorko. Tak naprawdę jeżeli chodzi o miejscówki, które szukam na jeziorku, to można powiedzieć, że te ryby mogą być wszędzie, aczkolwiek no my już nauczyliśmy się, że są miejsca, które są o wiele lepsze od niektórych i tak naprawdę tutaj też jakby powiedzenie o tym twardym dnie, że szukamy tych najtwardszych placy, no niekoniecznie tutaj się sprawdza, dlatego że z wielu tych miejscówek, które mieliśmy, jakby miękkich czy zamulonych, też mieliśmy brania. Aczkolwiek, tak jak wcześniej wspomniałem, jeżeli chodzi o jeziorko,
szukamy miejsc jak najbliżej trzcin, jak najbliżej grążeli, po prostu wszędzie tam, gdzie ryba może znaleźć pokarm naturalny, tam, gdzie on się po prostu osadza. I właśnie z takich miejsc mieliśmy brania. Jeżeli chodzi o przygotowanie wcześniejsze miejsc, to jak najbardziej zwróciliśmy na to uwagę, że te miejscówki przygotowane wcześniej, zanęcone, jakby obdarzają nas fajniej i są bardziej rybne. No jakby w większości przypadków tak się dzieje. Po prostu w tym jeziorku nie ma za dużo tego naturalnego pokarmu i każde takie pożywienie jakby stwarza bardzo dobrą okazję dla ryby i one się tam pojawiają. Kolejna sprawa jest taka, że mieszkając w Warszawie, tak naprawdę jadąc tam po pracy, czy moi znajomi przejeżdżając nawet obok tego jeziorka, nawet to też mamy nagrane, po prostu mieliśmy fajne miejscówki przy moście, zdarzało nam się, że zajeżdżaliśmy na parking, wchodziliśmy na most i z mostu kobrowaliśmy kulkami pod grążele czy pod trzciny i łowiliśmy z tych właśnie miejsc, więc oczywiście miejscówki wcześniej przygotowaliśmy, aczkolwiek zdarzały się też szybkie nocki, szybkie strzały, dosłownie z PV-ką, z rzutu nawet, i te miejscówki dawały ryby. Tak więc wracając do dnia, w którym to wszystko się wydarzyło, czyli udało się złowić tą rybę. Nie pamiętam absolutnie dokładnie, jaki to był dzień. Wydaje mi się, że to był środek tygodnia. No i jakby pamiętam doskonale nasze założenie, że mieliśmy troszkę materiałów już nagranych z jeziorka, bo chcieliśmy trochę bardziej pokazać jakby to, co się dookoła niego dzieje, jak to wszystko tam wygląda i jakby skupić się właśnie na tym temacie. I ja tak naprawdę w tym sezonie spędziłem tam jedną nockę, która była bez ryby. Chłopaki o wiele więcej tych nocek spędzili, trochę tam połowili, mieli tych ryb. No i przyszedł taki po prostu czas, w którym też pamiętam to do dziś. Dzwonię do Krzyśka, mówię, że musimy coś po prostu dograć do jeziorka, fajnie by było jeszcze pojechać, coś tam połowić, i mówię, że to jest fajny okres, żeby złowić może coś większego. No dobra, szybka decyzja, dobra, jedziemy, to robimy nockę. No i właśnie tak to wszystko wyglądało. Pojechaliśmy, żeby zrobić jedną nockę, pojechaliśmy tam na wieczór. Jeziorko akurat tam, gdzie my siedzieliśmy, to była stanica PZW, więc sprawdziliśmy wcześniej pogodę. Akurat w stanicy można sobie przenocować, łóżka wsadzić bez problemu, mamy tam grilla, zrobiliśmy sobie grilla. Przyjechaliśmy tam pod wieczór, jeszcze było jasno podczas wywożenia zestawów, więc tak naprawdę mieliśmy łódki do dyspozycji. Oczywiście my sobie wybraliśmy taką najmniejszą, najmniej wygodną, co będzie miało później duże znaczenie, jak się okazało, i też przestroga dla innych. No i przyjechaliśmy, akurat tak postanowiliśmy z racji tego, że ja nigdy wcześniej, znaczy, że w tym roku wcześniej nie złowiłem tam żadnego karpia, że ja postawię swoje zestawy z prawej strony, od strony mostu, tak żeby te ryby, które mogą przechodzić właśnie z tej dzikiej strony, żeby zaczęły z tamtej strony. No i cała taktyka jakby się sprawdziła. Z miejscówka, w której łowiłem, była dość ciekawa, dlatego że to są okolice powalonych drzew i trzcin i zaraz później zaczyna się dopiero pas grążeli i ta woda dopiero nam tam schodzi. Jakby zaczyna robić się głęboka, więc łowiłem na tym spadzie, ale musiałem przewieźć całe jeziorko i do tego jeszcze pod kątem, więc tak naprawdę łowienie na żyłce tam nie jest do końca jakby prawidłowe, bo to będzie grubo powyżej 100 metrów, aczkolwiek no, udało się tą rybę wyjąć. Jeżeli jest dobrze skonstruowany zestaw, da radę to zrobić. Więc sytuacja jest dość śmieszna, bo to jest też kolejny jakby temat jeziorka. Praktycznie za każdym razem trzeba używać bakledów. I tutaj to samo, chłopaki więcej czasu spędzili w tym roku na jeziorku. Ja sobie te zestawy już wiozłem, było wszystko powożone, usiedliśmy, zrobiliśmy sobie grilla. I od mojego ostatniego zestawu, nie pamiętam dokładnie ile to minęło, 5, może 10 minut, Krzysiek mówi, załóż sobie bakleda, a już było, pamiętam, ciemno. Załóż sobie bakleda, bo spinningiści będą jeszcze. Nie? Ja mówię, że no daj spokój, o tej godzinie to już pewnie nikt nie będzie latał. I od momentu, aż on to powiedział, minęła chwila, moja wędka jedzie, to nie był karp. No i okazało się, że ściągnął mnie spinningista, tak? Więc kolejna nieprzyjemna jakby sytuacja. Zdarzało mi się to już wiele razy. Sami wiecie, jak to jest, kiedy macie wszystko perfekcyjnie położone. No i co? Ściągnięcie zestawu, przygotowanie od nowa. Nie używałem w tamtym momencie w ogóle PV-a. I pamiętam to do dziś, że popłynąłem tam i właśnie na tej małej łódeczce i jakby patrząc na tą miejscówkę, już wiedziałem, jak ją zasypałem, bo wsypałem tam dosłownie 3-4 garście samych kulek i jakby zasypałem ten, zawsze jak sypię, to sypię delikatny placyk, który nie wiem, ma około 2x2 metry i ścieżkę z pojedynczych kulek wzdłuż grążeli z wejściem w stronę mostu i tak samo ścieżkę zrobiłem na głębokość i ścieżkę w stronę płytkiego, czyli te ryby, które właśnie teoretycznie powinny nam przechodzić, czyli namierzyliśmy je z jakiejś strony,
one za każdym razem gdzieś namierzą te kulki i wejdą w stronę miejsca, w którym jest położony zestaw. I też wiele razy o tym pisałem i w momencie, kiedy wcześniej miałem położony zestaw właśnie w środku i ja o tym też myślałem, czy do końca dobrze zrobiłem, że położyłem go w środku, postanowiłem położyć zestaw bardziej w stronę płytkiego, przed załamaniem jeszcze, czyli oddalić go około metr, półtora od miejsca, w którym był zanęcony. Może to miało jakieś znaczenie, może nie? I teraz też nie pamiętam, ile dokładnie to trwało, ale wydaje mi się, że chyba 2 godziny? Nie wiem, chyba też mówię to na filmie. Nie chcę ściemnić, to było bardzo, bardzo krótko, a może trochę dłużej, no jakby nieistotne. Było to dosłownie kilka godzin, już się położyliśmy spać i nie zapomnę tego dosłownie do dzisiaj, jak położyliśmy się w środku zapaliliśmy sobie świeczkę na wiaderku, położyliśmy się na łóżkach obok siebie, jeszcze jedliśmy jakąś kolację, grilla, położyliśmy się spać i w pewnym momencie moje wędki były oddalone chyba około 50, może 60 metrów od nas, po pomoście daleko. Pamiętam, jak zaczęła centralka wyć. No akurat sajrenki mają niepowtarzalny dźwięk i ja się tylko przebudziłem. Fajnie, bo akurat my spaliśmy w miejscu, gdzie jak tylko jest jakikolwiek ruch, od razu zapala się światło, więc nastąpiło przebudzenie. Ja pamiętam, że byłem strasznie zamroczony. Spojrzałem na Krzysztofa i nie zapomnę do dziś, jak Krzysiek trzyma moją centralkę w ręku, patrzy się na nią i nie do końca wie, co się dzieje. Ja tak patrzę, mówię, kurna, moje, nie? Zacząłem lecieć przez ten pomost. No oczywiście ryba akurat nie był szalony odjazd, to był delikatny, stanowczy odjazd. Akurat ja tego nie pamiętam do końca, jak od początku to wyglądało, bo byłem zaspany, ale dobiegając już widziałem, że ta ryba delikatnie jedzie, ale też podejrzewałem dlatego, że już o coś zaczepiła. Więc podcinka, hol i już czułem, że ryba jest większa, tylko nie wiedziałem, że aż takich rozmiarów i powoli ciągnę, ale czułem, że o coś haczy, więc zastanawiałem się teraz, co zrobimy. Właśnie ta łódka, o której wcześniej wspomniałem, dość mała, czy na pewno chce płynąć, no ale powoli szło. Krzysiek oczywiście przebudził się, poszedł dalej spać, ale przybiegł do mnie młody. No i zapytał się, czy chce łódkę, więc powiedziałem od razu dawaj. I w międzyczasie, jak on pobiegł po łódkę dalej na przystań, ciągnąc rybę po prostu powoli, czułem, jak coś wchodzi, aż totalnie stanęła. Więc ten hol może potrwał, żeby wam nie skłamać, 7 minut i w dalszej części młody przybiegł z łódką. Fajnie by było, gdybyśmy mogli razem popłynąć. Niestety łódka była naprawdę tak małych rozmiarów, że nie dało się razem popłynąć. Wrzucił mi tylko podbierak, wziąłem wędkę i popłynąłem. Przepłynąłem całe jeziorko w poprzek i w pewnym momencie dopłynąłem, jak już widzę, na pewno znacie to uczucie, jak mam dużo strzałówki, nawet nie widzę strzałówki i wchodzę z żyłką w grążele i ja wiem, że ta strzałówka, mam jej około 15 metrów, jest gdzieś dalej w grążelach i widzę tylko, jak jeden pas grążeli się rusza, za chwilę rusza się drugi pas dalej, widzę te grążeli, czyli wiem, że ryba już się skotłowała gdzieś tam dalej. Położyłem tylko wędkę i zacząłem wszystko rwać. Dobrze, że miałem krótkie skopy, bo inaczej byłoby to dość ciężkie na tak małej krypie, więc to było dość wygodne. Położyłem wędkę, wszystkie grążele od razu wyrywałem, żeby tylko wyciągać żyłkę, bo jak wiecie, nie wiem, czy była przetarta, czy nie, żeby nie strzeliła. Jeden pas, żeby nie przedłużać, takich kęp grążeli, których było naprawdę dużo, wyrwałem 3 i to trwało, nie wiem, z 10 minut. Za każdym razem bałem się, że ryby już nie ma, bo jak już na początku widziałem, że jeszcze ta kępa gdzieś tam się rusza, tak później już ciągnąłem, to po prostu ta ryba, wydaje mi się, że ona gdzieś stała i powoli po prostu ściągałem ją w stronę grążeli, ona się nie ruszała za bardzo. Więc ja już myślałem, że ryby nie ma i byłem bardzo zdenerwowany, bo to było moje pierwsze branie w tym sezonie tam. No i mówię, i może być lipa, tak więc udało mi się wyrwać jedną kępę, drugą kępę i przy trzeciej kępie, jak już miałem strzałówkę i zacząłem ciągnąć, czułem, że na strzałówkę już mam opór, że ryba wyjeżdża. I tak naprawdę dałem jej na tyle luzu, żeby wiedziałem, że ona już się kieruje w stronę otwartej wody, czyli szła już w tą głębinę i to niestety co gorsza w stronę mostu. A most dużo tam razy spinningowaliśmy, no i na moście jest bardzo dużo prętów różnych. Niedawno był remont mostu, jest dużo betonów, na kamerach sprawdzaliśmy, no i tam mogło się coś przetrzeć. Nawiązałem kontakt, starałem się ryby odciągać. Ryba poszła w stronę mostu, no i niestety coś się wydarzyło później, czyli czego się najbardziej obawiałem. Walka trwała cały czas na tej łódce, nie byłem w stanie absolutnie w ogóle ryby zatrzymać. W międzyczasie też jak miałem ją przy grążelach za pierwszym razem, starałem się kontrować wszystko wiosłem, a te wiosła wypadały, więc się nie dało rady. No i ta ryba robiła ze mną co chciała, dlatego też hol był dość długi. Wyciągnąłem je pod most, tam też poholowałem je chwilę i z powrotem z wiatrem zacząłem je wciągać niestety w drzewa, które są powalone w okolicy. No i jak patrzyłem, już jak tylko mnie wciąga, więc wziąłem tylko wędkę między nogi w oba wiosła i zacząłem ciągnąć jak najsilniej w moją stronę i to musiało wyglądać przekomicznie. Jakby żałuję do tej pory, że nie miałem GoPro, bo i że było ciemno, chłopaki nawet nie byli w stanie tego nagrać, bo w momencie, w którym jakby ta ryba mnie holowała i ciągnęła, ja cały czas starałem się na tej małej łódce odciągać i mi się woda wlewała, więc to było naprawdę przekomiczne.
No ale jak już nawiązałem z nią kontakt i odciągnąłem ją trochę, cały czas kołowała. Pierwszy raz go zobaczyłem, nogi mi się ugięły. Uczucie bardzo podobne do Rainbow. Szczerze wam powiem, że nawet jak tą rybę już wyholowałem, to chyba nawet te emocje jakby przeszły moje najśmielsze oczekiwania, dlatego że ta woda jest... Nie wiem, brzmi to jak brzmi u różnych osób, jest woda dzika i tak naprawdę te wszystkie ryby wyjęte z takiej wody no mega cieszą, są strasznie wypracowane i tak naprawdę bardzo ciężko jest je złowić, więc dla mnie to były niesamowite emocje w momencie jak ją podebrałem, krzyknąłem sobie delikatnie. No i teraz też śmieszna sytuacja, bo chciałem wrócić na brzeg i no niestety jak każdy z was miał rybę około 18-19 kg, a ta łódka była bardzo mała i to jak trzymałem ten podbierak i chciałem wracać z tą rybą, no niestety nie byłem za bardzo w stanie, dlatego że te wiosła wypadały. Wędkę miałem tutaj z boku, ryba była całkowicie czy za mną, czy obok, ona ciągnęła i w bok mnie spychała. Fala szła w stronę brzegu tego, więc nie byłem w stanie, nawet nie za bardzo miałem jak płynąć, więc musiałem rybę wyjąć i w tym momencie jak zacząłem ją wyjmować, widziałem, ja obstawiałem ją około 14 kg. W momencie jak ją wyciągałem, chciałem ją wyciągnąć i położyć ją sobie na nogach nawet, żeby przepłynąć ten kawałek, a ona była zmęczona i tak naprawdę nic jej tak czy siak by się nie stało. Jak chciałem ją wyjąć, to samo, łódka zaczęła się przechylać, więc już wiedziałem, że jest po prostu ryba jest większa. Udało mi się go wyjąć, położyłem sobie na kolana, spojrzałem na niego, mówię, no jest dobrze. Więc jak już tylko wracałem, młody stał, świecił, pyta się, czy duży. Ja mówię, no... nie wiem, koło 14 kilo, więc to już było, jakby byliśmy mega zadowoleni, dlatego że w tym sezonie chłopaki nie mieli takiej ryby. No i na powrocie dopływam, młody spojrzał w łódkę, całkowicie zamilkł, powiedział, że nie ma pytań. Ja to samo, byłem w szoku. Przekazałem mu od razu rybę, przeszliśmy z matą. No i Krzysiek wstał i to dokładnie tak samo, no wszyscy byliśmy w szoku, no bo nie spodziewaliśmy się po prostu takiej ryby. Wrzuciliśmy ją na wagę, teraz nie pamiętam, 18 z hakiem miała. Więc dla nas w ogóle ryba z jeziorka i tak naprawdę, dobra, chodźcie, pojedziemy sobie na ryby na nockę, żeby coś złowić. Nie? No i udało się. Tak naprawdę złowiliśmy go. Akurat tutaj pamiętam, bo za każdym razem u mnie na zestawach był citrus, a tutaj wjechała truskaweczka, Strawberry Crush. Nawet tak jak napisałem, nieśmiertelna truskawka na stare wody, więc dla mnie to też mogło być to, nie wiem. W każdym razie bardzo fajnie, że się udało, emocje były niesamowite. No i już nazajutrz, drugiego ranka, ryby oczywiście wsadziliśmy do worka, żeby sobie wypoczęła. Jak już ją wyjęliśmy, obejrzeliśmy dokładnie, udało się rybę zidentyfikować i ta ryba, z tego co się orientuje, bo nawet przyjechało do nas dwóch znajomych karpiarzy jeszcze, którzy też łowią na tym jeziorku, nie była złowiona 3 lata. Więc to też daje, może dać do myślenia, że co się z nią działo. W ogóle myśleliśmy, że tej ryby już nie ma, tak naprawdę. A okazało się, że miała się bardzo dobrze, cały czas tyła, rosła, tylko no można widzicie, zestaw położyć 2 metry nie w tą stronę, zmienić taktykę, może to właśnie to było to, że podpłynąłem ten spinningista, mnie ściągnął, dziękuję ci, bo jeżeli to było to, ściągnął mnie, położyłem zestaw obok tego zanęconego miejsca, może były 2-3 ryby i akurat nie trafiły, te mniejsze wżerowane, tylko ta większa była z boku, właśnie mogło to być to, nie wiem. W każdym razie udało się, rybę wyjęliśmy, byłem niesamowicie zadowolony, emocje normalnie ze mnie tryskały. Najlepsze jest to, że ludzie w koło też chodzili, rowerzyści byli, przyglądali się, każdy patrzył na tą rybę i nie był w stanie uwierzyć, że te ryby, że takie tu pływają. A byli jeszcze większym szokiem, jak się okazało, że tą rybę wypuszczamy, pokazywaliśmy tym rybom, tym ludziom, że te ryby wypuszczamy i tak naprawdę ta jakby reakcja też ludzi, że co się dzieje, czemu wy nie bierzecie takiej ryby? Ja potem jakby zrozumieli i tłumaczymy ludziom, że później możemy nie mieć okazji już po raz kolejny złowić takiej ryby i fajnie nawet widać, jak ci ludzie, którzy nie łowią, pojmują to, więc to jest też w tym wszystkim piękne i taka wisienka na torcie łowienia w mieście, gdzie ci ludzie po prostu, którzy nie są w ogóle związani z wędkarstwem, widzą takie wielkie ryby i są w szoku, że w Warszawie można tak fajnie połowić. No niesamowite chwile, ja to bardzo fajnie będę wspominał. Mówię, jeżeli chodzi o emocje dla mnie i dla młodego czy Krzysztofa, którzy mi pomogli tutaj we wszystkim w nagrywaniu, czy nawet wyjęcie tej ryby, bo bez nich bym tej ryby nie wyjął, no to jest coś niesamowitego. No i zaznaczę, że oczywiście po tym pierwszym spinningiście założyłem bakleda i podejrzewam, że to było tak.